Hej! W dzisiejszym odcinku będziemy robić ciasteczka. Tak, pękające ciasteczka. Zapraszamy Was na filmik. A więc potrzebny nam będzie mąka, cukier puder, kakao, jajka, szczypta soli i masło, a także łyżeczka proszku do pieczenia. Dobrze. Z narzędzi potrzebny nam będzie mikser, łyżka, widelec i dwie miski. Dobrze, więc przejdźmy do działania. Najpierw bierzemy miseczkę większą i wrzucamy do niej mąkę. Cukier puder. Uwielbiam cukier puder. I kakao. Aż poszedł taki dym. Dobrze, podstawiamy sobie miseczki na dokładnie naszą masę. Musi być taka kolorowa. Tak, musi być kolorowa. Dodajemy do niej także szczyptę soli i proszek do pieczenia. I mieszamy dalej. Dodajemy masełko. Teraz właśnie będzie potrzebny nam widelec, żeby je pougniatać naszą mieszanką. Wkładamy naszą mieszankę na bok i będziemy ubijać jajka. Będziemy miksować. Mamy już ubite jajko i teraz będziemy je mieszać mieszanką. Więc wlewamy ją. Dobrze. Teraz będziemy mieszać. Jana poszła z tego jajka. Tak, jajko musiało być ubite na taką piankę. Ale pachnie. Nasza konsystencja jest już bardzo gęsta i kleista. To jest nasze surowe ciasto. I teraz taką masę odstawiamy na godzinę do lodówki. Włączyliśmy piekarnik na 190 stopni i będziemy teraz formować nasze ciasteczka. Ja ubrałam rękawiczki, żeby mi się nie kleiło ręce, ponieważ gęstość naszej masy jest bardzo duża. I teraz wybieram sobie takie kuleczki i muszę zrobić z nich takie małe kulki. I teraz takie kuleczki daję Wanesie, a Wanesa obtacza je w pudrze. Ale kulki. Vanessa ma już zrobione tutaj dwie kulki.
muszą one być bardzo dużo zrobione. Dobrze. Dobrze. Ale ładnie wyglądają. Dobrze, nasze ciasteczka już są gotowe, takie kuleczki. I teraz wstawiamy je na 12 minut do piekarnika. Do pieca. Zobaczcie, jak nam się ładnie upiekły. Ale pachnie na cały dom. Tak, w całym domu pachnie. Ciastka już wystygły i teraz będziemy ich próbować. Wyszło nam ciastek 17 sztuk. I teraz Vanessa, wybierz sobie. I teraz spróbujemy. Zobaczcie, jak na ładnie popękał cukier puder. Ale ładnie. Bardzo pyszne. Zjadłamy takich 100 w jeden dzień. Tak, na pewno zjemy ich dużo. Ciasteczka są bardzo chrupkie. Zrobiona się to taka skorupka jakby z cukru pudru i one są na zewnątrz takie chrupkie, a w środku są bardzo mięciusie, niczym biszkopciki. Bardzo pycha. A to już jest koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszamy Was do naszych przepisów, które wrzucamy co jakiś czas. Na przykład ostatnio robiliśmy też omleta, więc dzisiaj zdecydowałyśmy się, że coś słodkiego zrobimy, tak jak te pękające ciasteczka. I subskrybujcie nasz kanał. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał ten filmik. Więc pa, pa! Aha.